Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj na moich kolanach nietuzinkowy instrument. Tą gitarą jest Fender American Professional 2 Stratocaster, ale w wersji Anniversary na 70. rocznicę powstania firmy Fender. Korpus olchowy, na to nakładka z klonu prażonego, jak widzicie w takim pięknym miodowym sunburście. Dodatkowo dwupunktowe tremolo z blokiem zwalcowanej na zimno stali i świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ramię tremolo, dlatego że mamy tutaj ramię wciskane. Dodatkowo potencjometr głośności, dwa potencjometry tonów, w ostatnim potencjometrze tonów push-pull, pięciopozycyjny przełącznik, przetworniki to V-Mode 2, szyjka wykonana jest z klonu, szyjka bardzo przyjemna, polakierowana w satynie, jest to szyjka typu C, na tą szyjkę naklejono palisandrową podsłonicę o radiusie 9,5 cala, i nabito 22 progi narrow tall. Blokowane klucze z 4 kołkami niższymi, 2 są nieco wyższe. Chodzi o to, by struny układały się pięknie i żeby kąt był odpowiednio zachowany. Dodatkowo główeczka polakierowana jest na wysoki połysk. Przepiękny instrument. Dodam tylko, że łączenie szyjki z korpusem to typowy bolt-on, jak na Fendera przystało. 4 śruby, lecz z tyłu zobaczycie jest takie podcięcie, żeby świetnie można było dojść do wysokich progów, do tych pozycji w wysokich rejestrach. Moi drodzy, piękna gitara. Bardzo dobrze odzywająca się. Jeżeli szukacie nietuzinkowego egzemplarza, typowego strata, to ten instrument może być bardzo świetną opcją. Dodam tylko, że do tej gitary jest zawodowy, profesjonalny case w kolorze szarym. Limitowana gitara, limitowany case. Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Odwiedzajcie nas w sklepie stacjonarnym oraz na guitarcenter.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani tym instrumentem, to znajdziecie link do niego w opisie pod filmem. Pozdrawiam Was i słuchajmy, jak on brzmi. Cześć! Thank you.
Dziękuję.